przymusowy postój, bo autobus, który nas wymieniał, zahaczył o nas. W Pozitano nawet święty Mikołaj robi urlop. Zorganizowana sesja przy kwiacie, ale krajobraz, na którym robi sesję zdjęciową, jest naprawdę fajny. No więc kolejny dzień, właśnie odebraliśmy nasze auto. Tutaj w okolicy jesteśmy przy dworcu głównym. W okolicy mamy kilka punktów wypożyczenia aut i chyba w szóstym dopiero, czy w piątym w firmie Sakar zgodzono się na wypożyczenie nam auta tylko z kartą debetową. Już jesteśmy, Martyna już czeka na mnie. Auto Fiacik 500, także wszystko jest jak trzeba. Pełne ubezpieczenie. Z pełnym ubezpieczeniem zapłaciliśmy 120 euro za dwa dni, za równe dwa dni. No i musieliśmy zblokować 750 kaucji w razie, jakby się coś stało, ale to jest, to nam zwracają. To jest po prostu ubezpieczone. Także ustawiamy nawigację i jedziemy. No. Zarezerwowaliśmy sobie już pierwszy nocleg za 68, za 65 dokładnie euro niedaleko Positano, także pierwszy nasz przystanek to Positano, a najpierw Amalfi, potem Positano, także w trasę. Będzie dzisiaj dużo fajnych widoczków, może uda się dronem też polatać, także w drogę. Jedna z restauracji. Kurczę, patrz tutaj widok. Naprawdę świetny jest ten. Już stara baszta czy coś. No i tutaj cały rejon Amalfi. Czyli Amalfi jest jeszcze, mamy 6 km, także to jest jeszcze dalej. Ale już mimo wszystko są jeszcze duże hotele. Nie tylko jakieś małe pensjonaciki. No i widoki zaczynają się naprawdę poprawiać. Stanęliśmy na chwileczkę przy drodze, przy restauracji właśnie tej. Naokoło pełen relaks, kajaki, statki. A ja idę tam sobie to wszystko z góry, z drona obejrzeć. Skała konkretna. A jednak nie tunel, tylko po prostu wąska droga, nie? Amalfi jest gdzieś tam. Postój, bo autobus, który nas wymijał, zahaczył o nas. Ale to jest brudne, mam nadzieję, ale mamy na to ubezpieczenie, więc mamy jeszcze 13 km do Positano, także wsiadamy i jedziemy dalej. No trudno, ubezpieczone jest, jedziemy. No i akurat jesteśmy między Amalfi a Positano.
i przy zakręcie właśnie stanęliśmy tak jak teraz i bus, który nas uprzedzał tak jak teraz, z tyłu nas przytarł. Nie jest to nic takiego, co by nam przeszkadzało, możemy jechać dalej. Zaczyna być coraz ciaśniej. Jeśli chodzi o miejsca parkingowe, to jest kiepsko. Trzeba parkować po prostu gdzie jest. Zaparkowaliśmy nasze auto tutaj, liczyliśmy, że będziemy mogli zejść sobie na dół do Positano, ale jednak nie, jest ogromny problem z parkingiem. A jesteśmy w kafeterii, do której należy właśnie ten parking, no ale niestety musimy jechać dalej. A tu na dole już widok na port Positano. Dalsza część jest tutaj, w tą stronę, tylko że nie możemy za daleko zajechać, bo no tak, i do tego należy ten parking, dlatego nam powiedział, że niestety, jeśli tylko korzystamy z knajpki, to możemy parkować, a tak to nie. Najlepszym sposobem jest chyba dotarcie tutaj właśnie łódką. No spodziewałem się, że będzie ciężko znaleźć to miejsce parkingowe, ale że będzie aż tak ciężko, to nie. Ale widoczek. Tutaj widok z naszego miejsca parkingowego. Ruch jest ogromny. Zaparkowaliśmy nasze auto na miejscach dla mieszkańców. Może nie dostaniemy mandatu. Trudno. Idziemy teraz do samego Positano. Dobra, chodźmy. Standardowy widok. Auto zaparkowane bardzo blisko. Bardzo blisko. Krawężnika, byle jak. I domy pod wynajem. No i trochę jak Santorini. Do plaży idziemy. Płacąc odpowiednie pieniądze ma się coś takiego. Basenik z widokiem na całą zatokę. My za 65 euro, tak jak wspominałem wcześniej, mamy też z basenem między właśnie Positano a Amalfi, tylko trzeba odjechać trochę od wody, także ma być też ładnie, przynajmniej na zdjęciach tak wygląda. No i idziemy takimi uliczkami w stronę plaży. Oczywiście standardowa sytuacja, jak już zaparkowaliśmy ten auto, to już teraz widzimy od razu puste przestrzenie, gdzie można na legalu zaparkować. No niestety tak jest. I skręcamy w kolejną uliczkę w stronę plaży. No jesteśmy coraz bliżej portu, już widać te statki. No jest trochę ślepych załóg, ale dajemy radę. Nasze schody się kończą, a tu rozpoczyna się przemysł turystyczny. Bardzo popularny we Włoszech. No jeszcze jest do tego jakaś katedra. Przejdziemy się po mieście, na plaży. No i tymi schodami przyszliśmy z obrzeży miasta. A tu już się zaczyna, jak mówiłem, przemysł turystyczny. Ciuchy do parzowania, restauracje. No fajna koszula. No i po długich męczarniach dotarliśmy do plaży, nie? No ale wiem, czy te męczarnie były warte tego. Chyba fajniej by było, jakby nas ktoś tutaj przywiózł do portu. No co, idziemy w tą stronę, tak? Co szukamy? Coś do zjedzenia, czy? Współczuję tu panu przy remoncie. Taki ten bardzo duży czynnik z dwóch stopni. Pracować przy, no, przerenować. Wszystkie restauracje oczywiście przepełnione. No i właśnie o to chodziło. Ten widoczek. No i tam masa ludzi. No i tak jak się spodziewaliśmy,
wskaźnikiem dla nas cen jest Aperol, gdzie wczoraj płaciliśmy 4,50, a tutaj w Pozytano przy brzegu 15, także szukamy teraz czegoś w rozsądnej cenie do zjedzenia. No i wchodzimy za czymś do jedzenia. No idziemy zobaczyć do tej restauracji. Wygląda z góry całkiem fajnie, ale czy jest otwarta, to nie wiemy. Wchodzimy. No i padliśmy ofiarą drogiej restauracji. Posiłek dla dwóch osób z deserem. 70 euro. No trudno. Czasem trzeba dać się złupić. Nie? Ale przy takich widoczkach. No my już powoli wracamy do auta. Spod auta jeszcze spróbuję dronem podlecieć, bo są tu fajne miejscówki. Idziemy. No i wszędzie są miejsca pod wynajem. Z racji, że mamy z basenem, także idziemy do basenu. A tu z przodu jest jeszcze zdjęciowa przy Fiacie małym. Zorganizowana sesja przy Fiacie, ale... Jakaś instagramerka. Ale krajobraz, na którym robi sesję zdjęciową, jest naprawdę fajny. A my idziemy już do auta. My już się żegnamy i plan jest taki, żeby iść do hotelu, pobywać sobie, schodzić się i na wieczór jeszcze wyskoczyć sobie do Amalfi, do tej drugiej miejscowości, którą opuściliśmy. Jak wyjdzie, zobaczymy. Jak wyjdzie, to się okaże. A dlaczego? Zobaczymy, jak wyjdzie, bo tutaj często plany się zmieniają. Temperatura weryfikuje po prostu to, co chcemy robić. Chcieliśmy wczoraj wyjść na twierdzę, było tak gorąco, że zrezygnowaliśmy. Tak samo chcieliśmy dzisiaj tu dłużej zostać, ale jednak wymęczyło nas to strasznie. Także dopasowujemy plany do tego po prostu, na co mamy ochotę, bo to jest nasz urlop. Pozytano nawet święty Mikołaj robi urlop. Właśnie minąłem. DPD musi aż tutaj, patrz tu. Martyna, paczki ktoś tu musi rozkładać, patrz. DPD ma przejebane. Ktoś sobie pomidorki posadził z widokiem na Pozytano. Możemy dojechać do naszego pensjonatu. Byliśmy tutaj. Wystarczyło się cofnąć z wybrzeża i podjechać do tego pensjonatu, ale to była godzina drogi, więc stwierdziliśmy, że jedziemy naokoło. Podobny czas, więcej kilometrów, prawie 10 km więcej, ale spokojna droga, więc jedziemy. Ale dzięki temu widzimy Wezuwius. No i
i dotarliśmy do miejscowości Pianillo, koło której jest, mamy wynajęty no, agroturystykę, także idę teraz do sklepu coś kupić do picia, do jedzenia. No i za całą torbę snacków i piwa zapłaciłem 14 euro, także chyba nie tak źle. No i dotarliśmy w końcu do naszego następnego hotelu. Wystrój jest mega. Płyteczki, łazieneczka, prysznicek, wszystko jak trzeba. Łóżko, wyjście na taras. Tu nie ma nic i widok. Hello. 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 No i super widok na zatokę i na miasto. Ale wystrój hotelu jest bardzo fajny. Co tu jest? Aha, jakieś gospodarcze. Tutaj na dół. Kluczyki od auta wziąłeś? Tak. Ostatnia wieczerza. No i między naszym autem, pomidorkami, jest basen z widoczkiem. I idziemy do baseniku. No i na baseniku jesteśmy jedyni. Wszyscy są chyba zmęczeni gorącem. Obok tego polemki i kilka leżaków. A to jest nasz hotel. Najciekawsze jest to, że w recepcji ktoś powiedział, że jest problem z internetem. A na dachu hotelu jest ogromny nadajnik. No, coś tu się nie zgadza. Już otwieram piwko. I zaraz niżej pole kukurydzy. Ale widoki są. Nie? Proszę, zaparkowaliśmy zaraz przy basenie. Dobra, to teraz do basenu. Zastanawialiśmy się, czy jest sens jechać nocą do Amalfi. Ale jak się okazuje, miasto żyje. I jak najbardziej był sens. Można nawet podnotować, co ludzie robią na drogich jachtach. Tu chyba jakiś kucharz myje talerze. Widzisz tam, Martyna? Drzwi otwarte, kucharza. Coś tam szykuje. No jacht jest konkretny. A jesteśmy na molu. Wydawało się, że wstęp jest płatny, ale weszliśmy, nie było żadnych bramek, ani nikt nie chciał od nas żadnych pieniędzy. A widok na miasto jest bardzo, bardzo fajny. Tak, a na tyle jachtu trwa sobie imprezka. No, musimy szukać jakiś kwater i płacić, jak ktoś sobie tutaj zacumował. I sobie żyje. To już jest ostatnia atrakcja na dzisiejszy dzień. Także przyjechaliśmy tutaj 17 km i 17 km będziemy teraz wracać. Miasto żyje, trwają imprezy. My już się powoli zawijamy. No i nasza fura na tle Amalfi już ostatni raz. Zbieramy się do hotelu i tyle z dzisiaj. Tyle z dzisiaj. Tym razem ja kieruję.